Siemano, ja jestem Sedok i witam was w kolejnym już odcinku z oceniania grafik. Nie wiem, gdzie dokładnie jesteśmy, ale wiem, że jesteśmy mega w tyle. Postaram się dzisiaj ocenić kilka grafik, kilkanaście może, jak się uda. Powiem, co poprawić i tak dalej. No, wiecie, na jakiej zasadzie to działa. Jeśli odcinek wam się spodoba, strzelcie łapkę w górę i subskrypcję. Wpadajcie na mojego Instagrama, Discorda i ja już wam życzę miłego dnia, miłego oglądania. Odcinek ze stanowiska będzie pewnie za tydzień, więc czekajcie i już nie przedłużam. Hejka. Nie, to nie tak. Dobra, ja ogólnie chciałem was przeprosić, że tak długo odcinka nie było z oceniania grafik, ponieważ ostatni odcinek był może nie trochę dawno, ale mam do nadrobienia no mega dużo prac, więc na tej chyba skończyliśmy. Zaczniemy sobie już od nowego roku, czyli od stycznia, i dzisiaj pooceniamy sobie grafiki do odcinków. Więc tak, pierwszy Batuś, no ja bym ten banner zmienił totalnie, dałbym totalnie inny kolor tła, totalnie inny font, dopasowałbym do tego jakieś tutaj social media, dałbym tutaj również efekty takie jak rozmycie tła, jakiś kolor, jak mówiłem na początku, i bym inaczej to uporządkował oraz inne layer style. Możesz użyć naszej paczki, która jest za darmo, więc ja polecam WFM. Tu tak samo jest mega mało, poprawiłbym to, wyrzuciłbym tą postać, dałbym to niżej, kolor jakiś, efekty, konfety, cokolwiek, nie musi być mega skomplikowane, że ważne, żeby to po prostu było jakby klikalne i żeby każdy to zobaczył i mu się spodobało, więc no tyle ode mnie do poprawy. Następnie kleja, jest live, miniaturka jest spoko, ten żółty tutaj trochę tak jakby prześwituje, jakiś cień może bym dał na rendera. To lekko zwiększył, dał tutaj. Poza tym miniaturka naprawdę jest ok. Jedyne te wady to, znaczy wady, jedyne rzeczy do poprawy to co powiedziałem. Następnie X Darwin banner, taki podstawowy banner, nie jakiś trudny, jest spoko. Ja mam totalnie inny gust, inny zamysł w grafikach, ale no nie jest najgorszy. Tą postać bym dał trochę niżej jedyne i coś dodał może z lewej stronki. Ale poza tym, jak na Minecrafta, bo pewnie to jest Minecraftowy kanał, jest ok, bo dużo osób właśnie takie podobne ma. Następnie znowu kleja, overlay. No to overlay jak overlay. No overlayu wolę nie oceniać, no bo to... Albo oceńmy. Rozmiary tych ikonek są takie jakby niedopasowane dobrze. Bardziej bym to zaokrąglił i zmniejszył lekko. Oraz inną bym dał czcionkę. Poza tym na podstawowy overlay jest ok, regulamin serwera. Co ja bym tutaj poprawił? Generalnie na pewno bym robił cienie i nie dawałbym tych pasków tutaj przez te jakby literki. Według mnie to średnio wygląda. No i efekty. I tyle. Shadow design. A, shadow. No tak, wszystko w porządku. Instagrama bym dał inny kolor ikonki. Kolor nawet spoko w tle. Ja jestem tak wycięty średnio. Ten napis z tyłu też tutaj tak wygląda. No, średniawo, no. I ta czcionka mi nie siedzi zbytnio. Dodałbym tutaj... Znaczy, ja bym miał inny zamysł tego po prostu. Twój zamysł jest nie najgorszy, ale też do poprawy po prostu. Tak jest moje zdanie. No tutaj tego nie będę oceniał, no bo... No, tu jest dużo do poprawy, jak widzicie. Tutaj X Darwin. Miniaturka spoko, podoba mi się. Jest ładna, tylko ten napis tutaj trochę wychodzi poza. Może dałbym coś na górę, ale miniaturka jest prosta. Ja bym kliknął w taką miniaturkę. Znów kleja. No, to render bym zwiększył lekko. Cień, wiadomo. Jakiś inny layer style. Może być zielony, ale tutaj bym dał biały. Trochę za jasna według mnie. Ja bym przyciemnił. I byłaby ok. O, jest nasz piękny Raidozo. Ja wiem, że ja z tym ocenianiem grafik jestem tak szybki jak moje kable od światłowodu. Dobra, Raidozo. No tutaj overlay, powiem ci Raidozo, no mi się podoba osobiście. No tutaj walnąłeś się tam, ale overlay naprawdę spoko jest. Ja bym go tylko pod tym względem poprawił, że zmieniłbym napisy. No nie używam go teraz, bo o mnie robię, ale jest ok. Renderów skinów, no nie wiem, czy będę oceniał, bo sam jeszcze niby umiem, ale jeszcze się uczę, więc ja tutaj wolę tego nie oceniać. Shadow, banner z poradnika, chyba Wicia, podobny, ładny, nie przyczepiam się, jest ok. Chyba, że to jest template, no to mega słabo. Template, no dobra, piszecie, że template to możliwe. No tutaj te miniaturki tak samo są ok. Kolejny banner, no to jest przerobiony template. No to takich rzeczy też wolę nie oceniać, nie mówić co poprawić. X Darwin, miniaturka spoko, podoba mi się. Doji, zapowiedź Q&A, nie wiem jak mam to ocenić. Tutaj jest trochę tło za jasne według mnie. Jakby lekko ściemnić tło, byłoby wszystko ok. Bo tylko tło mi nie siedzi. Ale poza tym te strzałki, może jakiś layer style inny, jest ok. Tutaj do poprawy na pewno. Na pewno layer style do poprawy w tym awatarze. Postać trochę większa i efekty. Awatar i banner.
Nie wiem czemu, ale to jest mega łatwy baner, ale jest okej, okay. Po prostu ja bym dodał tu social media, jeszcze jakieś efekty, ale ten baner jest okej. Okay. Prosty, mało skomplikowany, mi się podoba. Nie jest zły po prostu. Ale efekty i trochę wyżej ten napis. Ocejmy chociaż sobie do tak do połowy lutego, żeby ten filmik miał tak z 10-12 minut. Tutaj nie wiem, czy to było jakieś przeróbki zdjęć. No tego na razie nie pooceniam. A jo, trochę ten cień według mnie jakby za bardzo jest w prawo. Tutaj coś jest niedociągnięte. To białe spoko wygląda. Jeszcze światełka zrobiłyby robotę na pewno, więc okej. Okay. Dalej, Doji. Miniaturka fajna, podoba mi się. Tylko zawsze wam mówię, znaczy z mojej perspektywy to tak wygląda, że ja lubię cień na postaci. Albo nakładkę, albo po prostu zwykły czarny cień. Mi się to po prostu podoba, więc to jest moje zdanie. Ja bym dodał. Poza tym strzałka lekko przychylona bardziej na napis, bo jest tutaj tak w bok. A zrobiłbym ją bardziej tak, ten napis tutaj, a tą strzałkę lekko do góry i byłoby git. Inka. No totalnie ta kolorystyka jest taka zlewająca się mega. I tutaj jest to nie tak, no średnio to wygląda, no. Zamysł jest okej, okay, ale wykonanie już niezbyt jakby mi odpowiada. Ja bym to zmienił, totalnie inaczej zrobił. Ale zamysł był git, więc no. To trzeba samemu pooglądać, posiedzieć, przemyśleć jakby wizualizację tego, jakby to miało wyglądać. Kleja, no to ten baner nie ocenia, bo tutaj do poprawy na pewno dużo byłoby. Sedoguchi. O nie. Dobra. Jak zrobić serwer Discord? To ci spoko wyszło to w tle, ale rozmazana lekko ta miniaturka jest, w sensie jakby, nie wiem jak oryginał wygląda. Trochę rozmazany jest napis. Ja bym dał cień, no i w sumie nie wiem co jeszcze. Mega prosta miniaturka. Wygląda tak przeciętnie, coś bym jeszcze może dodał, jakieś tło. Nie jest źle, ale na pewno jest do poprawy. Już mamy luty. Dobra, do 15 lutego dobijmy. Adix, ładny baner, nawet. Tylko, że tu znowu aż za dużo tego wszystkiego jest. Kolorystycznie tutaj jest różowy, no dużo kolorów jest po prostu i te ikonki też nie pasują. No po prostu na pewno bym przyciemnił, zrobił maksymalnie dwie kolorystyki. Napis też bym dał inny. Lionel Messi, może jakiś filtr kamera RAW. Światełka. Te pioruny nie wiem czy pasują tak szczerze. Zmniejszyłbym elipsę i zmniejszyłbym ikonkę tutaj również. To poprawię według mnie. No tu Doji jak mówiłem wcześniej. Jest okej, okay. Podoba mi się. Tylko trochę więcej efektów. I to trochę na lewo według mnie i ten efekt bym wywalił. Ale nie jest źle. Ale na pewno więcej efektów, jakieś tło. Doji zrobił miniaturkę, no to miniaturka była ok. Znowu Doji, też ok. I tutaj dochodzimy do Trebrona. Baner ładny, podoba mi się. Coś może jeszcze bym tu dodał, ale podoba mi się to. Zamysł jest ok, naprawdę spoko. Po prostu mi się ten baner podobał. I chyba go oceniłem nawet 9 albo 9,5 na 10, jak mi to Trebron wysyłał. Nie wiem, czy Trebron to oglądasz, ale naprawdę mi się ten baner podobał. Jest naprawdę okej. Okay. Jak na taki baner jest naprawdę spoko. Tak samo awatar, bardzo, bardzo spoko pracę. Ja jestem zadowolony. Miniaturka, no ten Premiere Pro dodałbym na środek, po prawej stronie wykrzyknik na przykład. I bardziej widoczny ten Premiere Pro. Czcionkę bym zmienił, lekko render skina zwiększył. Cień, jakiś bardziej żywszy kolor tego tła. Shadow, ładne. Ja bym tutaj chyba nic nie zmieniał. Może tylko cień, żeby tutaj odróżnić tą kolorystykę od tego skinka. Ale poza tym jest ok. Banner, jest ok banner, po prostu. Podoba mi się, nie jest zły. Jak na Minecraftowy content. Dobra i tutaj to już oceniałem. No tutaj też bym trochę poprawił, na pewno font, na pewno tutaj trochę ikonki. To spoko wygląda, te kamery. Musiałem pomyśleć nad tym, ale poprawiłbym trochę rzeczy. Kleja miniaturka, no te napisy trochę takie są rozciągnięte. No nie jest źle, nie jest źle. Troszeczkę do poprawy, ale nie jest źle. Lekko bym przyciemnił tło na przykład, cień na telefon. Trochę inne layer style, z 1-2, żeby to się wyróżniało. No i byłoby git. Dobra, fully, ładnie to wygląda. Podoba mi się. Jest git. Naprawdę jest spoko. Chyba, że tutaj template mówią. No dobra, ja w template'ach nie siedzę, więc ja wam nie powiem. Ale no jakby nie wygląda to źle. Chyba, że to jest template, no to... Nie. Jakby, jak już chcecie robić grafikę i skorzystać z template'a, to edytujcie go tak z głową, żeby nie było, że to jest serio template. Adzio. Też nie wiem, czy to jest template. Chyba nie. Wygląda to średnio, bym powiedział. Ja bym dał więcej jeszcze efektów, jakieś światełka, może jakieś efekty z tyłu. Przeciętnie to wygląda według mnie. Dobra, i tutaj będziemy kończyć, bo już nawet marzec dobiło, a nie luty. I tyle ode mnie w tym odcinku. Ja już się z wami żegnam z tej perspektywy, bo nie chce mi się brać aparatu. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na kanale. I widzimy się w
kolejnym odcinku. Nadrobiłem już trochę tych prac. No na szybko powiedziałem, co poprawić. Sami pamiętajcie, że jak robicie grafiki, to przemyślcie to, zróbcie to na spokojnie, nie śpieszcie się, bo grafika nie polega na tym, żeby szybko robić, tylko żeby zrobić coś naprawdę spoko. I nie każde rzeczy, które robicie z dużą ilością efektu, wyglądają też spoko. Po prostu na spokojnie wszystko trzeba przemyśleć. I tyle. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i widzimy się na live'ie. Trzymajcie się, cześć!